Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dobrać ustawienia kamery pod Wasze preferencje gry. Jakie ustawienia do czego służą, za co odpowiadają oraz najważniejsze funkcje tych ustawień. Zapraszam do oglądania. No właśnie, więc jeśli odpalicie pierwszy raz Rocket League, to pokażę Wam się zakładki takie jak rozgrywka, kamera, sterowanie, interfejs, wideo, dźwięk i czat. Na razie te trzy pomijamy, bo to są ustawienia, które dobieracie pod względem waszego sprzętu, a resztą się dzisiaj zajmiemy. No i tutaj mamy dopalacz bez ograniczeń w trybie swobodnym. To ustawienie jest tylko, jak sama nazwa wskazuje, na treningu, więc to dobieracie pod siebie. Czat tekstowy to jest już ważniejsze ustawienie. I tutaj mamy, jaki czat wybieracie, czy to ma być czat tylko szybki czat, czy to ma być czat szybki, ale tylko z drużyną, czy to ma być szybki czat taktyczny, czy ma być to czat tylko z drużyną, czy ma być całkowicie wyłączony czat. Układ podzielonego ekranu. Układ podzielonego ekranu wykorzystujemy, gdy gracie z kimś na jednym komputerze lub konsoli. I w zależności od tego, jak gracie, czy ekran dzieli wam się pionowo, czy poziomo. Gra międzyplatformowa to jest bardzo ważne ustawienie, bo jeśli nie będziecie mieli go zaznaczonego, to nie będziecie mogli grać z graczami na innych platformach. Prędkość wysyłania klienta. No i tutaj ogranicza ona liczbę pakietów wysyłanych przez swojego klienta do serwera w ciągu jednej sekundy. To też możecie wybrać albo niskie, albo średnie, albo wysokie. Oprócz tego mamy prędkość wysyłania serwera, czyli jak serwer wysyła do nas. I tak samo mamy średnie, wysokie i niskie. Oprócz tego limit przepustowości łącza. I on ogranicza, więc radzę dać najwyższe. Buffer kontrolera. Tutaj w to nie będziemy się zagłębiać, tylko jak tutaj mamy, że determinuje strategię serwera w zakresie kontrolowania rozmiaru buffera kontrolera. Tutaj mamy STS albo CSTS, albo domyślne, czyli automatycznie zostanie nam wybrany jeden z tych profili. Tutaj mamy dywizje rankingowe. To są bardziej ustawienia, które dobieracie pod siebie, więc je raczej ominiemy. Tej statystyki też raczej pod siebie dobieracie. I region grafiki to stylistyczne. I tutaj teraz ważne ustawienia, profil kamery. Polecam Wam ustawić własne, ponieważ tylko ustawiając to możecie idealnie wykorzystać potencjał tego. Wstrząsy kamery. Automatycznie radzę Wam je usunąć, ponieważ macie płynniejszy obraz, jeśli włączycie. Mogę Wam zaprezentować. Tak jest ze wstrząsami. Czyli było widać, że dosyć zachwiał nam obraz. A teraz jeśli damy bez wstrząsów, to widzicie, że nawet przy uderzeniu o ścianę nie ma takich zawirowań, więc polecam to automatycznie włączyć. Pole widzenia. Możecie wybrać pole widzenia od 60 stopni, wtedy macie bardziej skoncentrowany obraz, choć nie polecam Wam go. Moim zdaniem najbardziej uniwersalny będzie albo obraz między tak 90, bo już wtedy i macie dobre przybliżenie. Ale też macie jakiś tam kąt tego pole widzenia. Ja osobiście używam 110, ponieważ wygodniej jest widzieć całe boisko oraz wygodnie można lokalizować piłkę i przeciwników. Odległość kamery to też jest moim zdaniem kwestia gustu, ponieważ niektórzy wolą mieć kamerę blisko bardzo piłki, a inni wolą mieć bardzo daleko. Ja osobiście uważam, że coś koło tak połowy jest najwygodniej, ale to i tak jest kwestia gustu.
wysokość. To tak samo jak odległość, też jest kwestia sporna. Niektórzy lubią mieć bardzo nisko, inni bardzo wysoko. Moim zdaniem warto ustawić troszkę bliżej lewej strony, ale tak środek, lewa strona, bo macie wszystko ładnie pokazane. Oprócz tego mamy jeszcze ustawienia kąt. To też jest w zależności od tego, jaki kąt wybierzecie. Możecie albo mieć bardziej i od góry, albo bardziej od dołu. Wręcz możecie mieć płaski obraz. Ja osobiście uważam, że najwygodniejszy to jest koło 3, ponieważ delikatnie nie macie nachylone, więc ułatwia wam to jazda z piłką na samochodzie. Sztywność. Ja bym tej opcji nie zmieniał, koło 50 jest ona uniwersalna i szybkość obrotu to raczej ustawiłbym bliżej 1. I to zależy od tego, czy chcecie mieć bardziej taki kinowy ruch, czy wręcz odwrotnie, taki strasznie szybki. Ja osobiście ustawiam bardziej szybkość obrotu dosyć taką niską, bo wygodniej, taki kinowy ruch jest bardzo wygodny. Tak samo szybko jest zmiany, to też w zależności od tego, jak szybko macie kamerę na piłkę i od piłki. Ja uważam, że najlepiej mieć taką bliżej lewej strony, ponieważ wygodniej jest przy samej zmianie zauważyć na przykład przeciwników. Odwrócone pochylenie to odwraca wam sterowanie. Oprócz tego mamy jeszcze sterowanie, czyli czułość sterowania. Polecam wam wytestować wszystkie czułości, jakie macie. Wtedy dobierzecie odpowiednio dla siebie. Ja osobiście używam takiej. Wibracje kontrolera można włączyć, można włączyć. Ja osobiście włączam, żeby lepiej się skupić na grze. Tryb kamery też radzę ustawić przełącz, czułość myszy, przyspieszenie klawiatury. Nie używam klawiatury, więc mnie to nie dotyczy. Jeszcze z przypisanych. Takie ja osobiście używam ustawienia. I uważam, że każdy powinien dobrać pod siebie. Możecie sprawdzić, jak inni, właśnie na przykład znajomi ustawiają, ale i tak, jeśli chcecie uzyskiwać najwyższe wyniki, to polecam ustawić na treningu, powtarzać to samo uderzenie i jak wam będzie najwygodniej. Interfejs to też jest kwestia gustu, ponieważ niektórzy wolą mieć bardzo mały, inni wręcz ogromny, wielkość ekranu też. Choć polecam wam chyba większy ekran, ponieważ moim zdaniem wygodniej się gra. Wskaźnik jakości połączenia, moim zdaniem jest to jedna z ważniejszych rzeczy, które możecie tutaj zaznaczyć, ponieważ dzięki niej wiecie, co się dzieje z waszym internetem i z serwerami. Tryb dla daltonistów to tutaj z kolorami, więc to też jest kwestia gustu, powiadomienia podczas rozgrywki. To też jest kwestia gustu, czy chcecie mieć te powiadomienia, czy nie. To jest też kwestia stylistyczna, jaki chcecie mieć kolor ikonki z dopalaczem, system metryczny. Polecam wam włączyć wskaźnik kamery piłki. Też przydatna dosyć funkcja strzałka piłki, bardzo przydatna, ponieważ możecie zlokalizować, gdzie jest piłka. Wykres wydajności to jest w zależności, czy chcecie zobaczyć, jak ustawienia w waszej, na waszym sprzęcie, jakie ustawienia dają i jakie FPS-y. I zmienić znajomych z platformy, to tutaj, jeśli jesteście na platformie Epic, automatycznie przyjmuje zaproszenia z innych platform na Epicu. Wideo to, tak jak mówiłem, to w zależności od tego, jak uważacie, jak będzie wam wygodnie. No i tyle.
tutaj wszystko dobieracie pod siebie. Ja osobiście dziękuję za oglądanie i życzę miłej rozgrywki.